Siemaneczko, z tej strony Pandy. Witam was w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. A w dzisiejszym odcinku będę wam prezentować artylerię Obiekta 261. Według mnie jedna z najlepszych artylerii. Jest na pewno bardzo konkuruje z T-92 i z GCK-iem. Według mnie to są w ogóle najbardziej przydatne artylerie, które powinniście mieć. Przydatne na twierdze, różne bitwy klanowe, a nawet na randomy, jedne z najlepszych, jeśli chodzi o obiekt 261. Jeśli chodzi o parametry, to zaraz do nich przejdziemy. Jeszcze na początku chciałem przypomnieć, że możecie zostawić serdeczną łapeczkę oraz subskrypcję. Zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji. Na Discorda zapraszam też. Oraz chciałem jeszcze przypomnieć, że w głosowaniu oczywiście, które odbyło się, było i dalej chyba będzie, jeśli będzie ten odcinek, jest na karcie dyskusji. Tam zadecydowaliście, że chcielibyście taką jedną serię. Będzie ona na pewno w przyszłym tygodniu. Jeśli chodzi o WOTA, to WOT będzie chwilowo tak przerwany do końca miesiąca tego, czyli do końca stycznia, i prawdopodobnie może w następnym miesiącu, bo będzie kampania, kto dobrze wie, oraz po kampanii chciałbym jeszcze troszeczkę odrobić kasy, żeby sobie nazbierać na jakieś czołgi i nowe dyszki wam zaprezentować. Jeśli byście mieli jakieś pomysły, możecie pisać oczywiście pod tym odcinkiem, a jeśli chodzi o serię nowej gry, to zapraszam na kanał dyskusję, tam macie wszystko napisane, tam możecie wpisać oczywiście swoją propozycję mojego pytania oraz możecie zostawić łapeczkę, tak jak mówiłem, jeśli tam komuś wam odpowiada ta gra, którą on chce, nie? Dobrze, a teraz tak by the way przechodząc do czołgu, bo dzisiaj jest obiekt 261 i jego parametry oczywiście będziemy przedstawiać. Jeszcze zanim w ogóle parametry przedstawię, to załoga, tak jak widzicie. Tutaj mam trzech załogantów z Defendera, bo kiedyś miałem załogę na Defenderze. Ją przeszkoliłem w większości na 277 i została tutaj dwóch, trzech załogantów mi zostało z Defendera. Szczerze, ich przekwalifikowałem na tą artylerię, a z tej artylerii mamy tylko tych dwóch załogantów. Tyle perków udało mi się w ogóle zdobyć na tej linii całej, więc no dupę nie urywa, tak jak widać, a z Defendera przynajmniej skorzystałem z tylu perków, ile widzicie, więc jestem bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o parametry, bijemy po 900 na tej artylerii, średnio 300, 200, 400 tak wchodzi, maksymalnie 500, ale naprawdę ciężko. Nie wiem, w kogo trafiłem za 500, nawet nie przypominam sobie, bardziej 480 takie, tak trafiałem. W IMX-a 30 chyba za 500 trafiłem około, no 490 jakoś tak było. I poza tym za bardzo ciężko tak trafić za więcej tym czołgiem, tą artylerią. Bardziej przy przebiciu 1000, 1050, 1100 wchodzi nam. Pamiętam, że w lodówkę mi weszło za 1100 coś, ale nie pamiętam ile dokładnie. Za 700 E4 na przykład, no przebicia są fajne na pewno przy tym przeładowaniu, którym zaraz powiem. Penetracja ubolewa niestety, 45. Niestety taka artyleria T-92, którą mam w garażu, ma 60 penetracji i ma większe uszkodzenia, ale traci na przykład na tym przyładowaniu swoim 39 sekund. Tu mamy 25 sekund przeładowania, więc jest super. Ogłuszenie 12 sekund średnio około, 11-12. Czas maksymalny ogłuszenia 30 sekund przy przebiciu, super. Jeśli chodzi o prud działa, to jest spoko. Minus 3 w dół mamy i oczywiście 45 w górę, ale to jest nieważne. Bardziej minus 3, jak wyjedzie na nas jakiś light albo coś, jesteśmy w stanie wycelować przed nim, żeby trafić w niego. Bo na przykład u takiego T-92, no niestety trzeba liczyć na tą parabolę lotu. Jeśli chodzi o parabolę lotu, bo tutaj nie przedstawię wam, bo tutaj nie ma napisane, to ta arta w ogóle nie ma paraboli lotu, można by powiedzieć. W ogóle ten pocisk nie opada, on ma praktycznie bardzo małą parabolę, naprawdę. Przy dużych dystansach dopiero jest widać. Strzelamy tym praktycznie jak KW2, można by tak powiedzieć szczerze. Ale to zaraz przejdziemy do parametrów, bo celność mamy lepszą, rozrzut, jeśli chodzi o KW2. 0,53, no tutaj mam arcie. Czas celowania 3,5 sekundy, bardzo szybko, jak na artylerię. No i średnie uszkodzenia wychodzą nam właśnie 2150. Bardzo super, super według mnie. Punkty życia 510, może być, nie narzekam. Pancerza to nie ma oczywiście, to nie jest oczywiście niemiecka artyleria, która może coś zawsze dignąć, bo ma jakiś tam pancerz z boku. Masa 60 ton, spokojnie możecie taranować sobie lighty. Medy już gorzej, bo bardziej one was taranują. Zależy jaki jest T40, to mi się wydaje, że chyba wy starnujecie bardziej T40, tylko przy dużej prędkości ona was zabije, więc trzeba liczyć na to. Moc silnika 1050 koni, bardzo dobrze. Bardzo szybko rozpędzamy prędkość 50 na godzinę. No, jeśli mamy moc na tonę 18, to tak jest. Prędkość obrotu 24. Nie wiem, czy wspominałem, ta artyleria ma coś w sobie. W ogóle te
radzieckie artylerie mają coś to sobie takiego, że przy obrocie kadłuba, jak celujemy jakiś czołg, bardzo jest mały celownik, bardzo, bardzo malutki, on nie jest bardzo rozkalibrowany. Jak przejdziecie jedną klatkę od razu poza celownik, jak macie, na przykład już tutaj i on się obróci wam czołg, to macie malutki celownik po prostu, no nie jest on rozkalibrowany totalnie, on jest po prostu mały. Będziecie to widzieć w bitwie, którą zaraz zagram, więc na spokojnie wam wszystko przekażę, pokażę. Maskowanie 18, nieco, 17, przepraszam, 17 powyżej, więc tutaj maskowanie to jakieś tam mamy, ale to dopiero przy siatce się one włącza, więc mamy maskowanie duże. No, w miejscu dopiero na 50 metrów nas w krzaków wykryją, tutaj na spokojnie. Zasięg widzenia to ta artyleria nie ma, oczywiście, jak każda, i zasięg sygnału przy okazji też. Jeśli chodzi o moduły, to mam dosyłacz, szybkość do skupiania oczywiście, żeby troszeczkę szybciej skupiać, przydatne bardzo, oraz siateczka. Tutaj racje bojowe, oczywiście, bo jak, na arcie nie opłaca się szczerze gaśnicy brać, więc jak się zapalicie, to się przeważnie już spalicie, bo jak was takie 430 uwalni za 450 albo 460, to podpalenie was wykończy, więc tutaj nie opłaca się gaśnic w ogóle na dziesiątkach, w ogóle się na artach według mnie gaśnic nie opłaca wozić, lepiej już rację te założyć, albo podwójną naprawkę, jakby was light chciał gąskować albo coś. Albo ogłuszać na przykład artylerian, dwie apteczki. Pociski to jest 8x12, czemu więcej goldowych? Ponieważ gram nim dużo na CW-kach, różnych kampaniach, różnych innych rzeczach, jak są na turnieje albo coś, to zawsze golda jest. Gold jest bardziej potrzebny. Mamy niby małą różnicę, bo 1 metr rażenia odłamków, ale zawsze się przyda. Więc tutaj trzeba na to patrzeć. No i szczerze bym powiedział, że to wszystko chyba na temat tej artylerii. Wszystko, mam nadzieję, mówiłem. Jeśli macie jeszcze coś do powiedzenia, to napiszcie. Jeśli chcielibyście jeszcze coś do powiedzenia tej arty, możecie napisać w komentarzu. Będę czytać, będę was serduszko, będę was komentować. I polecam zostawić łapeczkę oraz nowe osoby do subskrypcji zapraszam. Będzie warto zostać na dłużej, bo będzie się dużo działo na tym kanale. A na pewno nie zmarnujecie sobie swoich cennych minut na moim kanale. I oczywiście zagramy pierwszą bitewkę, 7 minut gadania. Zaczynamy pierwszą bitewkę. Zobaczymy, artylerium dużo już zagrałem, dzisiaj już grałem bitewki, tak jak widzicie, troszeczkę nią zagrałem, nie było jakieś super rezultaty, bo niestety, no, ciężko zagrać dobrą bitwę, jeśli... Wait a minute! Losuję wam drużynę, której przegrywacie 0 do 15, 0 do 14, bo takie dzisiaj miałem dwie bitewki, no i niestety, no ciężko jest w tych czasach na razie WOTA grać artylerium, ale rzuciło nam ładną mapę naprawdę. Według mnie Karelia, bardzo dobra mapa. 3 artylerie, 9, super. Zobaczymy, jak będzie. Wyhaczymy lighta, to jest pytanie. Za 100 punktów. Raczej nie będę się targować tak, żeby trafić go na hama. Postaram się najpierw troszeczkę wjechać do góry, żeby się ustawić. No zobaczymy, no. Będzie na pewno ciekawie. Szczerze się ustawia chyba po lewej stronie bardziej. Coś mi się wydaje, że ten light będzie się chyba trochę na hama jechać. A wystarczy, że on podjedzie tutaj do pyczy krzaczków i już będzie kaput z nami. Zresztą mamy Ebera niby 90 w teamie, ale co z tego? Raz, który lepiej zagra, nie? Stracić lighta na tej mapie, no to już jest porażka. Dobra. Arciuszkami jedziemy do góry, super. No mamy według mnie lepsze arty niż oni, bo mamy jedną szybkościelną, u nich jest bardzo niby tą szybkościelną, ale później ma przerwę 40 sekund, więc tutaj jest taki u nich problem. Dobra, Eberka już wjeżdża na górkę, okej. Okay. Wyspotuje na spokojnie. Szczerze, mógłbym tutaj strzelać. Ale chyba poczekamy na spokojnie na nich. Tutaj na górze. Jagoda tam była. Dobra, dobra. Nie będę się jakoś bardzo porywał już. Te 5-5. A on chyba chce na hama wyjechać, coś mi się wydaje. Leci. Kurde. Bardzo niefortunnie nam spadł pocisk. Tutaj jestem zdziwiony, że aż tak troszeczkę poleciało. Ja dzisiaj też mam trochę pecha do tej arty. Normalnie zawsze wszystko wchodzi. A tak jak dzisiaj, to można zauważyć. Nawet w ruchu widzicie, jaka jest celność tego czołgu, więc bardzo ładnie.
IS-7 tu się wtarmolił, nie wierzę. 79, kurde, czemu nic nie wchodzi, to ja nie wiem. Dzisiaj te pociski są jakieś opętane. Mógłbym tak powiedzieć. Bo widzicie, jak wychodzą bitewki na razie. Tam pierwsza bitewka dopiero widzicie. No, więc dużo nie można powiedzieć, ale dobra, mam nadzieję, że teraz będą rywale troszeczkę gorzej grali. No nie wiem, za ile weszło, nie wiem, nie mam pojęcia, więc nie powiem. Ten Eber groźny jest, ale on ma HP? On ma fulla dalej, wow. I on jeszcze nie żyje. Jestem sam zdziwiony, okej. ST1, okej, tutaj możemy im pomóc. 1 sekund mam, więc na spokojnie tutaj wam pomogę z tą. Ładnie, za 334, szkoda, że nie więcej. Dobra, po moim ogłuszeniu, super. ST1 chyba też dostała ode mnie. Prawdopodobnie, że tak. Dobra, teraz będzie Jagoda. Do ustrzelenia. Teraz pytanie, czy 40 będzie chciała trafić, czy nie. Ładnie, 220. Taki damage może być, szczerze. Jeszcze mi odpowiada. Teraz pytanie, o, jest, dobra. Jak ten tutaj jest, Agentos, to trzeba go trafić. Szczerze, Tortoise będzie problemem. Dobra, już nie. T54. Dobra, zobaczmy. Ładnie, 302. Trafiliśmy. Zobaczymy, czego zabiłem, czy nie. Szkoda, że Estefano mnie pomaga. Kurde. Wszystkie mają wyspotowane, tak? Czy obie wszystkie mają? Dobra, tutaj jest ładny przestrzał, żeby trafić sobie tę 30. Zobaczymy. Jak wejdzie w pokrowę silnika, to będzie super. Obok. Było blisko bardzo, nie powiem. Było bardzo blisko, żeby tego 30 trafić. No ale będziemy starali się ją trafić, oczywiście. Tutaj się staramy dalej trafić. Ok. Leci. Kurde, we wrak. Ajajaj. Te 57 heavy dobrze tutaj zrobiło robotę. Wykurzyło go trochę. No jakaś ta bitwa nie będzie super, na pewno. Jak dzisiaj wszystkie bitwy w dzisiejszym dniu. Okej, okay, nie mają lighta, a my straciliśmy Tortoise'a, tak? Tutaj był Tortoise, tak. Nie, to była ta 30. Szkoda wielka, szkoda, szkoda. Tu jest środkę, na pewno jedzie Jagoda. Ten, przyłączę się na Golda, żeby mieć większy splash. Dobra, ja już mam prawie przeładowane zaraz. Obieg, troszeczkę źle robisz, bo jedziesz bokiem. Super by było, jakbyś pojechał prosto na ten czołg. Pewnie gdzieś będzie Arta. Jak nie tu, to nie tam. Jest to, że oni mają dalej 3 arty i mogą to jeszcze ugrać w jakiś sposób. Nam jedna zginęła. No szczerze, gdyby mi na początku by tak wchodziły strzały jak teraz, pod koniec,
coś tam wchodziło, no to by było lepiej. Niestety tą T30 najbardziej jestem szkoda, bo jakby weszło z przebiciem, to by było bardzo super. No tak jak widzicie, obracam się czołgiem. Bardzo celownik się mało rozkalibrowuje. No, troszeczkę spartoliłem. Niestety. Tylko on go przebije, to jest to. Leopard ma bardzo dobrą penetrację. No niestety nie weszło nam centralnie, szkoda. Szkoda wielka, wielka. Troszeczkę to podchodzi teraz pod wyciąg, więc musimy się skupić. Ja troszeczkę podjadę, żeby mieć ten kąt padania pocisku inny. Dobra, zobaczymy, czy to wyjdzie. Nie skupiłem do końca, przypominam. Ładnie weszło, ładnie. Sobie zajmę pozycję na B2. To będzie spoko pozycja bardzo. Będę mieć przestrzał praktycznie na nich, a oni nie będą mieli się za bardzo gdzie ukryć według mnie. Najpierw muszę wjechać tam na górkę, bo tam jest większy przestrzał i jesteśmy na wyższej pozycji i będziemy mieli lepszy parabole lotu niby pocisku, ale zobaczymy no. Ładnie, dobra. Szczerze nie trzeba było do końca skupić, ale okej, okay, dobrze. Zagramy oczywiście drugą bitewkę, mam nadzieję, na jakiejś spoko mapie. Mogę od razu pony zagrać, zobaczymy jak tam wyjdzie. Najważniejsze, żeby przetrwać. Jestem ciekaw, czy zestrzeliłem na ślepo. Może jeden, może nie. Pięć i pół minuty ta jagoda ma, więc może wykombinować bardzo dużo. Ja się tutaj ustawię tak, żeby mieć już zjazd stąd. Pewnie ona będzie chyba chciała zdekopować, coś mi się wydaje. Czy ty chcesz, droga jagodo, zdekopować? Raczej nie. Nie, czyli gdzieś ona stała tutaj na pewno i próbowała zdekapować, ale niestety. Dobrze, kończymy bitwę z 2100 obrażeń widocznych i 460 po spocie. No zobaczymy jak będzie w końcowym wyniku. Mam nadzieję, że spoko. 2300 mamy, no nie jest jakoś bardzo super. Sobie tutaj użyję raz. Oczywiście może być. I oczywiście zagramy drugą bitewkę. Może być od razu, więc zobaczymy jak długo będzie szukało. Mam nadzieję, że jak najkrócej. Oby nie było jakieś kurna kopalnie. Raczej kopalnie jeszcze mogą być, bo tam celność może być dobra, więc widzimy się po krótkiej przerwie, aż nas wylosuje do bitwy. Dobrze, jesteśmy już w drugiej bitewce, że wreszcie nas rzuciło na Erlenberg. Super. Dyszki po dwie arty. Szczerze fajne losowanie, nie będę narzekać. Jest niby tutaj grille 15 do przebicia, leopard, pretto, spoko czołgi nawet. Na pewno wam początek wytnę, bo to jest niemożliwe ile można losować do bitwy, kurna, 2,5 minuty mi losowało. Więc tu będziecie mieli ode mnie prezencik taki. No i ja się postaram zagrać. Może na początku tutaj się ustawię z tyłu bazy, żeby mieć przestrzeń na taką jedną miejscówkę. Zobaczymy najpierw, czy tam ktoś pojedzie, więc
Spotting is tu, is tu. Mamy spoderów? Nie mamy spoderów, więc medy muszą spodować. Zobaczymy, jak im to pójdzie w ogóle. Najlepiej Artemis się ustawić tutaj, w tym miejscu, wtedy macie bicie totalnie na to, co tutaj się dzieje. Nie więc. Dobra, i chodziło mi o to miejsce tutaj. No i jest ładne bicie. Ja już się wceluję. Jak tu będą się łamać płotki, to od razu strzelamy, nie? Oczywiste, że ktoś tu będzie jechał. Tylko ogłuszenie, kurde. Szkoda. Ale można tutaj zostać, ponieważ mamy bicie na czołgi, które są w tym miejscu tutaj ładnie poustawione, oraz na te czołgi, które tutaj będą wjeżdżać. I super konkurujesz, mnie to bardzo cieszy, że tutaj będzie taki delikwent. Grille, gdzie on pojechał, to ja nie wierzę, no. Straci całkowicie chyba HP. Dobrze, że ja nie widzę... No właśnie źle, że nie widzę WN-ki, bo wtedy to łatwiej można się spodziewać kolesi, co mogą zrobić, nie? Dobra, próbujemy, zobaczymy. Nie weszło, dobra. Już się przestawiamy od razu artylerią. Okej. I zobaczymy, jak to będzie. No taki przestrzał bym powiedział, taki jak wcześniej praktycznie. Jest, ale go nie ma. Ładnie, za 300... 350 gdzieś około tego. Ładnie, ładnie. Dobra, trzeba się przestawiać. Czy tam będziemy mieli bicie na te czołgi? Tutaj nie za bardzo. Okej, to później będzie bicie na pewno. Się znajdzie czas. Na razie moja drużyna ładnie atakuje i ładnie wygrywamy. Tylko no, to trzeba na spokojnie. Okej. E4. 425, bardzo ładne obrażenia. Teraz będziemy się tyłem cofać, bo szczerze nie opłaca się za bardzo. Na początku wystrzelajmy te zwykłe pociski i później będziemy tutaj. Co on zrobił, to ja nie wierzę, no. Boże święte. No dobra, oddaliśmy trochę AP, więc... ...251 w Super Conqueror'a według mnie może być, ale mogłoby zawsze lepiej, nie? To jest to. Zobaczmy, jak to wygląda. Tu jest na wyspie, przy wyspie jest. Dobra, tu mamy bardzo ładne bicie na tego gościa. Oraz tutaj na Super Conqueror. To jest według mnie najważniejsze, żeby ubić tego Super Conka. 254 znowu. Dobra, bardziej się przestawmy na prawo. I żeby mieć bicie przynajmniej na tego... Właśnie, tak muszę patrzeć. No nie za bardzo już. Teraz się cofnijmy. Mhm. Ładnie dostał. Kurde, bardziej mi zależy na Super Konku, nie? Niż na E4. Okej, okay. Dobra, teraz jest tyłkiem ustawione. I7 tędy tutaj nie przejedzie. Dobra, tutaj jadą dwa IC7. Okej, okay, żeby tylko przebić. Przebić Super Konka. Teraz tam wszyscy piszcie na czacie, raczej na komentarze, żeby przebić tego. W dupala. No nie, 350 od boku i niestety nie zdążyliśmy przeładować, żeby go trafić tak ładnie. I Preżetta. Tu będzie problem ogromny.
Ładnie. Ale teraz jesteśmy wyspotowani i to będzie nasz problem. A teraz prawdopodobnie zginiemy. Prawdopodobnie. Zobaczymy, no, czy się da ugrać. TGW, kurde. Dobra, już się tutaj ustawiam. Tego USA 7, żeby bić. Moje zdrowie teraz jest tak mało ważne, bym powiedział, szczerze. Najważniejsze jest to, żeby pomóc mojej drużynie. Okej. I super, szczerze. Raczej tam moi giną bezsensownie dalej, według mnie. W tym miejscu. I tu. No tu będzie słabe bicie, niestety. Grając tą artą piszemy się właśnie na takie małe bicie. Ty będzie. Serio? Czemu ta arta w tym momencie musi pokazywać swojego pazurka oczywiście? Czyli swoją celność. Która jest dobra, ale no nie wiem czemu teraz nie chce. Dobra, ta czwórka podjedzie, oni będą chcieli tutaj wjechać. Ja to wiem. Kurde, serio? No to teraz musimy pomóc. To było do wygrania na spokojnie, a teraz... Ja nie mam w ogóle sków. No tylko ten IS-7 jest pełen. Ładnie weszło. Centralnie. On jest ogłuszony. Gdzie jest TGW? Ładnie, ładnie weszło. Teraz jak on celuje, nie? Musimy tak i tak, to żeby wygrać, to trzeba wszystkich zniszczyć, więc... No, mamy niby przewagę, ten IS-7 tylko ma najwięcej HP. Już go ci celuje. Ładnie. Dobra, teraz ci tego spróbuję zjąć. Byś musiał mi go wyspotować tylko. Okej, jest. Ładnie, tylko możesz teraz zginąć otarte. Ajajaj. Skończył mi APC-rkiem za 510, niestety IS-7. No i ale mam nadzieję, że troszeczkę tutaj pokazałem wam celności. Nie było jej jakoś super, ale też na duży dystans walczyliśmy, więc ta celność nie musiała być jakaś najlepsza. Ale celna jest arta, naprawdę celna. 3000 uszkodzeń, 1200 po ogłuszeniu. Bardzo dobrze. No i żeby was nie okłamać, no powinniśmy to wygrać, tylko IS-7 u nich jest pełen i nie zdążymy tego zrobić, więc no niestety to będzie raczej porażka. Dobrze, jak sobie jedzie, my sobie wyjdziemy. I na spokojnie z wami zakończę odcinek, który mam nadzieję, że wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki, zostawieniu subskrypcji, na dołączenie oczywiście na naszą grupę na Discordzie. No i mam nadzieję, że dobrze przedstawiony tutaj czołg. Oczywiście jeszcze przypominam o na karcie dyskusja na moim kanale, tam możecie jeszcze swoje propozycje pisać oczywiście. A ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć, do następnych odcinków, bye.